Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, czas na kolejny oczywiście odcinek z gry Crash Bandicoot 2. Dzisiaj, jak wiecie, zostały nam dwa levele do zrobienia, czyli te Air Crash i myślę, że do niego teraz się udamy. Natomiast, przyznam się szczerze, przećwiczyłem wszystkie bossy. Tak, przećwiczyłem wszystkie bossy, bo stwierdziłem, że no po coś YouTube też istnieje, tak, żeby ewentualnie pomóc w jakichś tego typu rzeczach. Ja bym sam na to w życiu nie wpadł, więc wolałem być, wiecie, powiedzmy ubezpieczony, ale nie sprawdziłem o co chodziło z tymi takimi dziwnymi rzeczami na mapie. Wiecie, o czym mówię, mam nadzieję. Hop, żegnam pana. Bam, uwielbiam to. Dobra, teraz widzę, że hop. Tu myślę, że sobie poczekamy chwilę dla bezpieczeństwa, hop. Okej. Okay. I tutaj też poczekamy. Czasu mamy dużo. Tutaj mamy rybki, które widzę, że... O! Fuck. No nie zauważyłem tego typa. Dobra, mamy checkpoint. Ciekawe, gdzie mnie... Aha, tutaj mamy... Mamy to. Znowu będziemy jeździć, znaczy pływać motorówką. Dobra, zobaczymy, czy tym razem... Będzie to troszeczkę prostsze niż poprzednio, chociaż nie było wcale aż takie, aż tak bardzo ciężkie. Tylko, że tu trzeba... Holender... O, ściana! Od razu mi się przypomina... Nie wiem, czy ktoś z was kojarzy, bo jest, był taki program na TV4, o ile mnie pamięć nie myli, z Splash, czy jakoś tak. Tam co... Wiecie... musieli się dopasować do... Musieli się dopasować do ściany. Uch, tak myślałem. O kurna, tu będziemy mieli nitro. Ajajaj. Już wiem, że od początku zaczynamy śmigłowanie, dobra. W sumie tego checkpointa mogłem wziąć po zbiciu tego, no ale już. Hop. Palmy sobie nitro. Pusz. Nie wiem tylko po co są te... O-o. Trzeba uważać. Ja jestem ciekaw, czego bym wpadł... A nie, jak wpadnę na to, to się widzę, nic nie dzieje, więc bez lipy. Hop. Dobra, teraz tak, tutaj poczekajmy chwilę. Dobra. Hop. Hop. Ach, nie wyszło. Hop. Dobra, ta jest rozwalona, została nam jeszcze ta tutaj. Hop. No, come on. Czemu nie możesz mi... wyskoczyć. Dobra, wyskoczył. Świetnie. Hop. Dobra, teraz tak. Tutaj ostatnim razem nam się zmarło. Więc może poczekamy, przeczekamy na taki momencik, żeby... O, właśnie, tak. I teraz wjechać tak, żeby nie uderzyć w nitro. I oczywiście musiałem uderzyć, bo przecież ja nie byłbym sobą, gdybym w to nie uderzył. Ach, nie wiem. Po prostu koszmar. No ale dobra. Przynajmniej życie odzyskaliśmy, chociaż jedno. Dobra, lecimy z tym dalej. To nie jest, kurczę, wcale takie proste. Ja pamiętam też, jak byłem mały, to wygrałem w Crash. To też było dla mnie wiele takich strasznie problematycznych miejsc, których pamiętam, pomimo, kurczę, bardzo dużej ilości życia. No nie było to zbyt miłe. Nie były to zbyt miłe przeżycia. Hop. Dobra, tą mamy wziętą. Teraz jeszcze weźmy tą. Nice. Hop. Dobra, i teraz tak, tutaj w sumie... Może zróbmy to w ten sposób i uderzmy w nitro. Tutaj trzeba stanowczo się zatrzymać. Tutaj trzeba się, słuchajcie, stanowczo zatrzymać. Przynajmniej spróbować się zatrzymać, może w ten sposób. Znowu uda nam się życie odzyskać. Dobra, życie jest odzyskane. Ja widzę, co mi się wydaje, że to też działa na takiej zasadzie, to jest skonstruowane, żeby nie tracić też dużo życia. To oni właśnie tak te wszystkie skrzynki porozmieszczali, żeby w razie stracenia życia dało się to życie dosyć szybko zregenerować tam na początku. Może to też jest taki myk, który ja zrobiłem, że troszeczkę później tą grę zapisałem, chociaż wydaje mi się, że te skrzynki chyba by się wczytały na nowo. Tak mi się coś widzi. Dobra, teraz tak. Tutaj
Tutaj trzeba uważać, koniecznie trzeba uważać. Przede wszystkim na to nitro pierdzielone. Fuck! Nie wierzę. Tak bardzo nie wierzę. Co ja zrobiłem tu? Holender. Holender. Po prostu Holender. Dobra. Damy radę. Damy radę. Ja właśnie nie wiem, czy to nie był właśnie ten, słuchajcie, motyw z tym ala właśnie nitro, co ja właśnie miałem, tak się czułem, pamiętam, jak było mniejsze. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to właśnie było to, bo... I niestety psioczę też teraz. Hop. Dobra, to mamy. Hop. To też mamy. Cyku, myku, myk. I teraz tak, tutaj, żeby jakoś tak przejechać. O! Tutaj nie, crash, nie. No i cóż, czuję, że ten odcinek się tak szybko nie skończy. Nie wiem, nadzieję, że to nam może 15 minut zleci na tym, ale widzę, że niestety niekoniecznie. Hop. To jest łatwe, gorzej jak to się rusza. Nie. Nawet o tym nie myśl. Chyba nie. Chyba nie. W ogóle muszę zrobić koszulki z chyba nie. Będziecie kupować? No chyba nie. Jeszcze takie moje zdjęcie. Jakieś kreskówkowe. No chyba nie. Myślę, że to byłby hit. Dobra. No kurde. Chciałem tak, wiecie, dokoksić. A może nóż by się udało. Kurde. Lipa. Naprawdę lipa. Lipa totalna. Totalna lipa. Totalna. Czekajcie, może ja nie będę się po prostu odzywać, tylko się skupię na grze. Coś to też może być kwestia późnej godziny, bo jest po pierwszej. Zresztą i tak nagrywam odcinek po odcinku, bo i tak, słuchajcie, czekam na render, aż się skończy, żeby pójść spać. Hop, dobra, poszło. No i teraz tu jest ten piekielny moment. No tak myślałem. Nie za bardzo wiem, od której to strony złapać. Czy złapać to po środku, jak one się, powiedzmy, krzyżują, znaczy są na oddzielnych krańcach, czy... Ciężko jest mi Holender stwierdzić, jakby to tutaj zrobić. No, nie, no musimy to przejść, bo jak tego nie przejdziemy, to będzie lipa. Już widzę to wasze ha ha ha, kalama. Nie ogarnę. Hop, hop, dobra, nice. Tutaj dokoksmy. Świetnie. Pozbierajmy to wszystko, bo to się jak najbardziej przyda. Psium. Dobra, zaliczone, hop. Dobra, teraz tak, tu poczekamy. Wróć! Nie. Teraz tu, po środku, proszę. Jest, dobra, udało się, mamy checkpoint. Nice, w końcu się udało. Mamy hipcie. Hop. Mamy bonus tutaj, to wejdźmy sobie do niego. Mam nadzieję, że chociaż bonus nie będzie jakiś mega trudny. Dobra. Powiedzmy, że po środku jesteśmy. Tutaj rozumiem, nam się stworzą zwykłe skrzynki? Nie. Tu mamy TNT. Aha, tutaj są takie. To robimy tak i uciekamy. Wiecie co, ja muszę sprawdzić jedną rzecz, ale chociaż chyba tego... A nie, myślę, że sprawdzę. Hop. Aha, czyli tą skrzynkę mogę rozwalić tylko i wyłącznie w ten sposób. No, tutaj myślałem, że tak będzie. Hop. 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 Hop, 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 jest. Tu mamy życie, tu musimy sobie przeskoczyć ładnie. Mam tylko nadzieję, że nie zlamię. No, jedno jabłko nam poszło w piździec, ale nie przejmujmy się tym jednym. Ważne, że udało nam się zdobyć życie. I tam jedno jabłko to zawsze można gdzieś sobie, powiedzmy, nadrobić. Tak myślałem. Teraz tak, tutaj mamy skrzynkę. Ja w
coś wnioskuję, że to będą fajne rzeczy, ale nie doskoczę do wody. Ajajaj. Tak całe szczęście, że a tego się nie spodziewałem, że to się będzie nam cofać. Naprawdę, tego byłem totalnie. Mogę jeszcze raz ten bonus wejść? Nie, już nie mogę, już widzę, że jest zbloczony. Hop. Teraz tak, hop. Zostaw mnie w spokoju. Wiecie co? Może niekoniecznie tą skrzynkę będę ruszać, co? Chociaż mam cholerny... Dobra, zdobyta. Teraz tak, tu musimy, widzę, działać dosyć szybko. Hop, hop, hop. I zobaczcie, tutaj mamy kolejną rzecz. Nie mam bladego pojęcia, jak to zrobić. Tutaj widzę, mamy też ciekawe zajęcie. Życie po środku, więc proponowałbym, żebyśmy... albo może wiecie co? Nawet nie tyle. Tylko spróbować pierw tą tentakulę zniszczyć. O właśnie, tak. Tutaj też, jak widzicie, mam checkpoint. Ale może sobie daruję branie go teraz, chociaż to by było jakieś tam zabezpieczenie. Tu jest, aha, tu jest jedno i tutaj mamy życie teraz, tak? To musimy dobrze skoczyć. Oj, już mam po życiu. Chociaż teoretycznie mógłbym spróbować je wziąć, ale... O Boże, znowu? O Jezus, teraz jeszcze najgorsze połączenie, jakie mogło być. Miny plus nitro. Jak ja mam tu wejść? Mogę stąd zeskoczyć? Nie mogę. Jak ja mam? Przepraszam bardzo, po to wejść. Ej, wiecie co? To jest weird. Bo jak ja mam niby... Fakt, dziwna sprawa. Nie mam zielonego pojęcia, jak przez to... Naprawdę? Fuck! Jezus, miałem po prostu fart. Istny fart. Hop. Fajnie! A nie, dobra. Udało się. Ale już niestety jednej skrzynki nie wzięliśmy. Właściwie czterech skrzynek, które tam były. Dobra, jest, widzę, finish. Tutaj coś wnioskuję, że będzie dużo, koło setki skrzynek. No, 102 skrzynki, bo był ten dziwny... Ten dziwny wichajster tam, który był niestety zablokowany. Chociaż mi się wydaje, że one się aktywują w zależności od tego, jakie mamy kryształy. Wydaje mi się, że... O... Kurczę. Wydaje mi się, że jeżeli mamy wszystkie kryształy, to się jakoś chyba tak po kolei będzie aktywowało. Nie jestem pewny na 100%, tak mi się przynajmniej wydaje. Bo tak na dobrą sprawę na to by wychodziło. Dobra, co tu mamy? Niezbyt mi się to podoba. Czy ta woda mnie ugryzie? Nie, ta woda na szczęście nie gryzie. To bardzo dobrze. Czy to coś dziwnego mogę zabić? Mogę zabić. Hop. Hop. Dobra. O, tutaj mamy węża elektrycznego. A, jego się jeszcze zniszczyć nie da. Dobrze. Dobrze wiedzieć. Teraz tak, tutaj widzę, że muszę w odpowiednim momencie przeskoczyć pod tym... wichajsterkiem. Właśnie sobie ugę bugę straciłem. Tutaj? Tak, tutaj. To nie było miłe. I od początku? Od początku, bo tutaj nie było save'a. Niedobrze. Dobra, tutaj przynajmniej mogę te... Widzę już, że mogę niszczyć te... Szkoda tylko, że tych rybek nie mogę. Troszeczkę bardziej ułatwiło zadanko, ale... Wiecie co, ja chcę wybrać moment, w którym trafię zarówno... O, właśnie ten. Hop! Dobra, ważne, że się udało. Dawać mi tu bliżej. Hop! Dobra, tutaj są te dwa dziadoki. Hop! Hop! Dobra, Kurde, zniszczyłem sobie właśnie tą... Co to jest za dziwne? Dziwny stwór. Czy ja go mogę jakoś... No nie wydaje mi się, żebym ja mógł go dziabnąć. Ja chyba muszę na niego wskoczyć, żeby go ewentualnie zniszczyć.
Tak mi się przynajmniej wydaje, bo zauważcie, że ma jakieś kolce. Tak. Tu mamy nitro. Nitro zostawiamy w spokoju. A mogę? Nie mogę. Czyli jednak na nie trzeba wskakiwać. Tu czekamy, bo mamy rybkę. Hop. Hop, hop. Dobra. O nie, dwa tunele. Może ja będę je tak... O, fuck. No świetnie. Tak myślałem, że umrę. Ale tutaj widzę, że nic nie ma. Kurczę, ciężko się robi. Naprawdę robi się ciężko. Tego wiem, że na pewno dotknąć nie mogę. To jest pewne. Na ciebie muszę wstąpnąć. Na ciebie też muszę stąpnąć. Widzę, że mamy checkpoint. Więc nie jest źle. Hop. Hop. Hop, dobra. Do tego jeszcze nie idziemy, weźmy checkpointa. I lecimy do bonusu. Tutaj w ogóle, słuchajcie, jako boss, to taki mały spoiler. Będzie takich dwóch niemiłych panów bardzo. Mam tylko nadzieję, że... większych problemów nie sprawią. Teoretycznie widziałem, jak to tam trzeba... ogarnąć. W sumie łatwe to. No możesz wejść? Może... Ach! Zapomniałem, że to chyba działa tak, że... No właśnie, chyba tak działa. Tak jak myślałem. Dobra, ale bonus mamy zaliczony, więc jest okej. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że... tutaj jeżeli powiedzmy sobie na chwilę chociażby odpuścimy sobie, co tu jest? Tu jest coś ważnego? Teoretycznie chyba tak. Widzę, że jest nitro w takim dosyć fajnym miejscu, więc tragedii nie ma. Ale też widzę, że tam będziemy musieli przejść. Coś miałem wam jeszcze powiedzieć. Ojeja. A, chodzi mi o te beczki. Wydaje mi się, że w sytuacji... Kurde, zniszczyłem, a chciałem to ominąć. Wiecie co, wydaje mi się, że w sytuacji, w której nagle się przerwie, powiedzmy, skakanie po nich i później się do niego wróci, to one chyba mają jakoś mniej tych jabłek dają. Tak mi się wydaje, nie jestem w 100% pewny, mogę się oczywiście mylić, ale takie mam odczucie. W jakiejś grze też już gdzieś to kiedyś widziałem. Dobra, na ciebie skaczemy, bo ty mnie tutaj będziesz bić. Na ciebie też chcę skoczyć, dobrze. Tu sobie zróbmy tak. I tu widzę, że musimy zejść na dół, ale jeszcze nie do końca. Tu sobie skaczemy tak. Dzień dobry, jabłuszka. Tu tylko muszę pamiętać, żeby poskakać. Zawsze to więcej. Hop. Dobra, jeszcze te dwa. Świetnie, ile mamy? 54. Więc ja bym tak powolutku, małymi kroczkami wnioskował, że chyba zbliżamy się do małego końca. Ja się mogę tego puścić? A nie, to jest chyba tak po prostu zrobione. A nie, mogę się puścić, okej. Okay. Dobra, tu wysadzamy nitrem. Świetnie. I lecimy. Tylko mam pewne obawy co do tego czegoś. Nie wiem, jak to za bardzo... Czy ja to mogę jakoś... Właśnie chyba nie mogę. Dobra. O, w mordę. Sporo jabłek. Dobra, tutaj mam nadzieję, że już będzie koniec. A nie, jeszcze nie. Taka sytuacja. Wow. Ja rozumiem, że na to, że nie mogę na to spaść, tak? Aha, czyli to musimy po prostu unikać. Tu się nam nic nie stanie. Aha, je chyba trzeba przeskoczyć. Tak, bo inaczej nie przejdziemy. Hop. Koniec, koniec. I nawet, słuchajcie, udało nam się zdobyć wszystkie skrzynki. Więc jest bardzo fajnie. No i cóż, został nam boss do pokonania. Zobaczymy, jak to będzie.
Tutaj jeszcze, jak widzicie, mamy zielony diament do zdobycia, ale gdzie go się zdobywa? Cholera wie. Ja mam jakieś dziwne wrażenie, że to jest tam, gdzie jest ten pokój z tym nitrem. Dobra, rozumiem, że mamy chyba wszystkie pokoje zrobione, tak? Tak, słuchajcie, mamy wszystkie, sio i lecimy do bossa. Mam nadzieję tylko, że dobrze poleciałem do góry, bo tu się chyba do góry lata. Oby to był ten boss. Tak, to jest ten boss, więc ja go mniej więcej wiem, jak trzeba przejść, ale on nie jest taki wcale łatwy. Powiem wam szczerze, że gdybym nie zobaczył, jak się z nim bije, to ja bym tego nie ogarnął. Znaczy, może bym ogarnął, bo... ja wam pokażę, o co chodzi. Jak widzicie, mamy dwóch typków. Oni się nazywają Komondo Bros. I cały patent polega na tym, żeby tego wbijać... A, wystarczy go, widzę, tylko uderzyć, no. Więc to nie jest jakiś pat... Nie, w sumie bym ogarnął. Myślę, że bym ogarnął bez problemu. Serio, myślę, że bym ogarnął bez problemu. Ten drugi tylko, on się zaczyna kręcić w pewnym momencie i na niego trzeba najbardziej uważać. Ten go rozkręca. Ten, widzę, nic na razie nie robi, ale... Jeżeli mnie pamięć nie myli, to on chyba w ostatniej fazie... on chyba w ostatniej fazie zaczyna, nawet jak tamten bros się kręci, on chyba zaczyna rzucać też tymi sztyletami. Właściwie, ja bym to nazwał sejmitar. Kto z was grał w Diablo 3, na pewno wie, o czym mówię. Tak, on rzuca tutaj tymi sztyletami. Teoretycznie nie jest jakoś mega ciężko tego pounikać. Oj, 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 dobra, hop, dobra. Udało nam się braci zabić. No nie wierzę. Ja wale, ale myśleliśmy, jakbym umarł. Ciekawe, co by wtedy było. My straciliśmy naszego ugebugę niestety. Wyszło jak wyszło. Ale jakie zupełnie idealne wyczucie czasu mam, słuchajcie. Kończę nagrywać drugi odcinek Crasha i akurat mi się, widzę, film wyrenderował. Znaczy, kończy się renderować, została minuta. Więc bardzo fajnie i przyjemnie. Dobrze, moi mili, zostało nam... Teoretycznie szybko dosyć, myślę, że skończymy, bo jak sami widzicie, to są dwa odcinki na jedno piętro. Czeka nas jeszcze jeden boss i finalny boss, więc myślę, że tych odcinków akurat z tego Crasha nie wyjdzie dużo. Na później to, co będziecie chcieli, ale myślę, że chyba skoczymy sobie do Crasha trójki, bo jak już robimy Crasha, to zróbmy Crasha, później zajmiemy się Spyrem, a później zobaczymy, może jeszcze jakieś inne ciekawe gry na PSX-a znajdę. Za czasów mojej, powiedzmy, młodości. Także cóż, ja wam wszystkim bardzo dziękuję za uwagę w tym odcinku. Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę bądź zasubskrybujcie mój kanał. Trzymajcie się i cześć!